Dzień dobry, nazywam się Łukasz Kiwicz i wraz z Kingą Graczyk pracuję w Departamencie Telekomunikacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jednym z zadań, którymi zajmujemy się na co dzień, jest właśnie projekt Sprawna Telekomunikacja Mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa. Projekt ten formalnie wystartował wiosną tego roku i przypomnę, że jego głównym celem jest zwiększenie świadomości Polaków w zakresie działania, wykorzystywania, znaczenia mobilnych usług telekomunikacyjnych i wszelkich rzeczy, które dzięki tym usługom można wykorzystać. Dzień dobry. Już na początku projekt nasz zakładał, że w ramach działań edukacyjnych, które planujemy, będziemy korzystać z narzędzi dopasowanych do naszych odbiorców. Nie usztywniliśmy się. Przez pierwsze kilka miesięcy projektu rozpoznawaliśmy bojem, mówiąc wprost, co najlepiej działa, co się najlepiej sprzedaje i jaką mamy najlepszą odpowiedź na jakiego rodzaju działania w poszczególnych grupach docelowych. I zapraszamy Państwa teraz na jakby krótkie podsumowanie tego, co udało nam się ustalić i tego, co planujemy na najbliższe miesiące. Poziom wiedzy na temat pól elektromagnetycznych jest, jak się Państwo pewnie domyślacie, ogólnie niski bądź wręcz bardzo niski, o czym powiemy szczegółowo za chwilkę. Natomiast my uważamy, że to nie ten sam niski poziom jest tym głównym problemem, który należy zwalczyć, bo z poziomem wiedzy na temat PEM nie jest tak jak na przykład z tabliczką mnożenia, prawda? Ja sam nie znam osoby, która nie znając tabliczki mnożenia występowałaby w mediach czy tradycyjnych, czy społecznościowych jako ekspert w tej dziedzinie przekonany właśnie o swojej wiedzy, bo jedynym remedium na przykład na właśnie braki w wiedzy tabliczki mnożenia jest jej nauka. Niestety tutaj kolejnym problemem, z jakim się mierzymy, jest tak zwany efekt Dunninga-Kriegera, czyli który polega na tym, że osoby o stosunkowo niskich kwalifikacjach w danej dziedzinie mają dużą tendencję do tego, żeby przeceniać swoje umiejętności czy swoją wiedzę w tej dziedzinie. I niestety to, z czym się mierzymy, to jest też to, że te osoby stają się nagle, głównie dzięki mediom społecznościowym, bardzo wiarygodne dla swoich odbiorców, mówimy tutaj o PEM-ach, i zdobywają bardzo dużą popularność. I jakby z rozbiciem tej bańki, którą oni wokół siebie tworzą razem ze swoimi zwolennikami, już nie jest tak prosto jak z czystą edukacją, która po prostu wprost załatwia pewien problem, jakieś wyrwy edukacyjne. I tutaj musimy przełamać też inne rzeczy. I wracając do tego poziomu wiedzy, poziom ten w tym roku sprawdziła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Z raportu przygotowanego przez Izbę możemy się dowiedzieć, że mimo że iż ponad połowa ankietowanych uważa siebie za osoby z pewną wiedzą na temat zjawiska PEM, to niewielki odsetek z nich uważa tą swoją wiedzę za dostateczną, za bardzo dobrą. Na znajomość pól elektromagnetycznych i tego zjawiska, co ciekawe, też nie ma większego znaczenia, czy płeć, czy miejsce zamieszkania ankietowanych. I co ważne, część osób, które uważa się właśnie za osoby z pewną wiedzą na temat PEM, ona ją ma, natomiast ta wiedza jest często sprzeczna z taką rzetelną wiedzą naukową. W zakresie wiedzy o PEM najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest fakt, że aż 38% czerpie swoją wiedzę dotyczącą pól elektromagnetycznych z internetu, a co czwarty badany z mediów społecznościowych, gdzie autorytetem może być każdy. I tutaj wrócę do tego, co mówiłam przed chwilą. Niestety bardzo często spotykamy się z tak zwanymi autorytetami, czyli osobami, które mają bardzo, bardzo niską wiedzę, bardzo
bardzo sprofilowaną pod kątem realizacji konkretnych interesów, czy to państwowych, czy jakichś biznesowych. I to jest wiedza, która niczego nie wyjaśnia, jest niezgodna z nauką, natomiast ma na celu realizować tylko i wyłącznie interesy poszczególnych grup. Dodatkowe trudności, z którymi musimy się zmierzyć, to jest bardzo wysoka temperatura dyskusji o polu elektromagnetycznym. Naukowców pewnie to może dziwić, dlatego że zjawisko pola elektromagnetycznego to jest zjawisko fizyczne takie samo jak, nie wiem, wrzenie wody czy rozchodzenie się fal dźwiękowych pod wodą. Natomiast to, czym zjawisko pola elektromagnetycznego, a zwłaszcza jego wpływu potencjalnego na zdrowie i środowisko różni się od tych, o których wspomniałam przed chwilą, to jest to, że ewentualne potencjalne skutki i jakikolwiek wpływ są bardzo długofalowe. Fal elektromagnetycznych nie da się zobaczyć, więc całość wiedzy, jaką ludzie zdobywają na ten temat, opiera się tylko i wyłącznie na wierze. I w momencie, kiedy opieramy się tutaj, ponieważ badania są część za, część przeciw, opieramy się tak na tak zwanym konsensusie naukowym, czyli krótko mówiąc, jakieś gremium naukowe uznaje, że na tę chwilę uznajemy, że takiego wpływu nie ma, szkodliwego. No, jesteśmy trochę jak krzyżowcy na krucjacie, którzy też szli do boju tylko w oparciu o jakieś tam wartości i wiarę. I stąd też, czemu się tu przesunęło? Stąd też ta temperatura jest tak bardzo wysoka, to budzi tak bardzo duże emocje. I dodatkowo, cóż, poziom argumentacji, jeśli chodzi o pola elektromagnetyczne, stron za i przeciw, jakby tutaj nie pomaga w tym, żeby te emocje studzić i żeby ta temperatura tej dyskusji spadała. I tutaj przede wszystkim na wysoki poziom temperatury tej grupy, która jest przeciwnikiem PEM-ów, mówiąc tak bardzo ogólnie, mają wpływ fake newsy. I to zarówno te fake newsy, które są rozpowszechniane w wyniku niewiedzy, jak i celowa dezinformacja, jak wspomniałam wcześniej, za którą stoją jakieś grupy interesu. Niski poziom zaufania do decydentów, tutaj już poprzedni paneliści wspominali również o tym. My byśmy bardzo chcieli mieć taką sytuację, o jakiej wczoraj mówiła prelegentka z Norwegii, gdzie wszelkie wątpliwości są rozwiązywane badaniami robionymi przez rządowe agendy. Później z tych badań zamieszcza się raport i to rozwiązuje problem. Nie mieszkamy w Norwegii, tutaj w Polsce to wszystko nie wygląda tak prosto i dewaluacja tytułów naukowych. Tak, ciekawe właśnie, że dla przeciwników pól elektromagnetycznych te tytuły naukowe ekspertów nagle przestają mieć znaczenie w momencie, kiedy ten ekspert ma odmienną opinię od nich samych, prawda? Jeżeli dopóki dany ekspert podziela wszelkie przeciwne opinie na temat pól elektromagnetycznych, to jest okej. To każdy jest traktowany jako profesor, doktor habilitowany w danej dziedzinie. Natomiast jeżeli te opinie są odmienne, nagle taka osoba przestaje być jakby autorytetem w danej dziedzinie i ten tytuł jest mocno marginalizowany, często właśnie na rzecz innych osób, które właśnie takie poglądy danej osoby podzielają. Co ciekawe też, także zwolennicy PEM-ów nie są w tym przypadku bez swojej winy, tak to nazwijmy, bo często generalizują oni i osoby, które mają wątpliwości, osoby niezdecydowane co do pól elektromagnetycznych, są traktowane przez zwolenników od razu z góry jako przeciwnicy. Jest to też dosyć niebezpieczne zjawisko, bo taka osoba, która zamiast otrzymać jakąś opinię bądź informację na temat rozwiania swoich wątpliwości co do PEM-ów, zostaje traktowana od razu jako tak zwany foliarz, prawda? No to
być może nie będzie dalej dążyła do wyjaśnienia swoich wątpliwości, a może przyłączyć się do grona przeciwników pól elektromagnetycznych. Kolejnym problemem, z jakim się mierzymy, to jest język dyskusji i forma argumentacji za i przeciw. I tutaj zacznę od przeciwników i 5G, i PEM. Tutaj jest przede wszystkim język fake newsów i język strachu, które one budują. To jest jakby celowy zabieg, który stosują twórcy tych fake newsów, zwłaszcza tych, które powstają celowo. Natomiast oczywiście strach i sensacja to jest to, co w mediach społecznościowych, zwłaszcza w internecie, bardzo dobrze się sprzedaje, dlatego jest to tak wielki problem. Dla porównania, sensacyjna wiadomość, która nie ma nic wspólnego z prawdą, rozchodzi się z zasięgami kilkunastomilionowymi, natomiast dementi tej informacji to już jest około 10% tych zasięgów, które zdobywa ta pierwotna, nieprawdziwa informacja. Strach się świetnie sprzedaje, sensacja się świetnie sprzedaje, nauka sprzedaje się dużo, dużo gorzej. I dodatkowo, co jest dużym problemem języka, dyskusji tej strony za, to jest przede wszystkim zbyt naukowy język, który jest niezrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Przypomnę, że rozmawiamy tutaj jednak o zjawiskach fizycznych. To nie są dla wszystkich proste sprawy, nie rozmawiamy o słodzeniu herbaty czy o przepisie na ciasto, chociaż i ten bywa dla niektórych za trudny. Rozmawiamy o fizyce, w której no, trzeba operować właściwymi jednostkami, tłumaczyć, jakie te właściwe jednostki są i przede wszystkim to, co powtórzę po raz kolejny, opisujemy zjawisko, którego nie widać. Więc do tego trudnego naukowego, za trudnego naukowego języka dochodzi jeszcze to, że ktoś to musi a zrozumieć, b w to uwierzyć, że dokładnie tak jest. Więc to jest naprawdę duża, duża trudność w znalezieniu tego wspólnego kodu komunikacyjnego między dwiema stronami, który mógłby prowadzić do osiągnięcia jakiegoś minimum porozumienia. I teraz, co nam wyszło z tych naszych analiz? Bo to, że badaliśmy, to jedno, ale to badaliśmy przede wszystkim po to, żeby jak najbardziej efektywnie realizować działania założone w projekcie. Przypomnę, to głównie edukacja i informacja. I co naszym zdaniem się sprawdza? No to jest przede wszystkim empatia w dyskusji. Równanie w dół i sprowadzanie właśnie wszystkich interlokutorów naszych do poziomu foliarzy to jest coś, co się absolutnie nie sprawdzi. To wywołuje agresję. To sprawia, że ludzie się najnormalniej i po ludzku obrażają. Prosty język, o którym mówiłam, prosty tak, ale nie infantylny, to jest duże wyzwanie, z którym się mierzymy. To jest też przełamanie oporu środowiska naukowego, które ma organiczną niechęć do pewnych uproszczeń, wychodząc z przekonania, że uproszczenie jest prawie jednoznaczne z tym, że przekazuje się informację nieprawdziwą. Nie, tak nie jest. Sprawdziliśmy to też jakby na żywym organizmie, że da się informację naprawdę, naprawdę upraszczać do takiego poziomu niemalże obrazkowego, który jest zrozumiały dla każdej grupy odbiorców, nie tylko dla tych, którzy mają tytuł doktora czy doktora habilitowanego. Różnicowanie przekazu. Grupa odbiorców naszych działań jest szeroka, to jest w zasadzie całość społeczeństwa. Nie da się, chociaż tutaj w wielu prezentacjach słyszeliśmy, że w wielu krajach to wystarcza, ale naszym zdaniem nie da się wszystkiego załatwić, mówiąc kolokwialnie, jedną ulotką, na której będzie napisane, że promieniowanie, czy przepraszam, pola elektromagnetyczne to jest to, tamto i siamto, operujemy w zakresie takich i takich częstotliwości i te częstotliwości nie mają wpływu, do tego dołożymy dwa wykresy, no to proszę Państwa się nie sprawdzi. Nie zapominajmy, że inaczej w tej chwili postrzega rzeczywistość młodzież, która jest przyzwyczajona do przekazu w formie 280 znaków na Twitterze, a zupełnie inaczej
postrzegają rzeczywistość i przyjmują informacje ważne, seniorzy, którzy byli uczeni w szkołach i są przyzwyczajeni do naprawdę solidnych, długich, czasami nawet za długich opracowań, ale krótki przekaz to nie jest to, co do nich trafia. Więc musimy różnicować przekaz zarówno w poziomie, w przekroju tych wszystkich grup, jak i w pionie, czyli jeśli chodzi o kanały dotarcia. Tutaj też nie ma jakiejś prostej recepty na to, w jaki sposób na pewno dotrzemy. Oczywiście dezinformacja i fake newsy najbardziej rozpowszechniają się źródłami internetowymi i tam musimy to, co mówił pan Piotr Kędzierski z T-Mobile, musimy walczyć o to, żeby wyprzeć ten fałszywy przekaz z tego właśnie pierwszego wyszukiwania w Google. No, my jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że operujemy na domenie gowowskiej, która się zazwyczaj lepiej pozycjonuje niż każda inna strona, ale to naprawdę nie wystarczy, bo tutaj głównym problemem są media społecznościowe. No ale my, także tak jak mówiłam, to nie jest na przykład forma, którą przyjmą ludzie 50+, już nie mówię o 60+, a oni też często, znaczy oni także zasługują na to, żeby tę właściwą informację otrzymać. Także zarówno internet, prasa drukowana, telewizja, ale co również ostatnio sprawdziliśmy i sprawdza się doskonale i to w każdej grupie to jest takie, mówiąc kolokwialnie, wizyty gospodarskie, uczestnictwo w piknikach naukowych czy w takich bezpośrednich spotkaniach, tam gdzie jest możliwość szybkiej interakcji, zadawania pytań. No więc cóż zamierzamy robić w związku z tym? Tak jak Kinga wspomniała, mamy różnych odbiorców kampanii. Chcielibyśmy w ramach naszych działań zmodyfikować, zaktualizować, bądź po prostu uzupełnić lekcje fizyki w szkołach o tematy związane z polami elektromagnetycznymi, o zasady funkcjonowania mobilnych sieci telekomunikacyjnych, bo świetnie zdajemy sobie sprawę i Państwo zapewne także, że większość dzieciaków, praktycznie wszystkie potrafią świetnie obsłużyć smartfona, tableta, natomiast nie do końca wiedzą, co sprawia, że ten sprzęt działa, że mogą się połączyć z internetem. Dlatego także w porozumieniu i we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki staramy się przygotować nie tylko właśnie materiały o tej tematyce, ale także całe scenariusze lekcji, całe materiały multimedialne, które będą mogły być wykorzystywane podczas takich zajęć, po prostu bezpośrednio w szkołach przez nauczycieli. Nie zapominamy także właśnie o osobach, które z racji wieku do szkoły już nie wrócą, o osobach dorosłych. W ogóle ja mam takie wrażenie, że często żyjemy w takim świecie, że w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, żeby do działania usług telekomunikacyjnych cokolwiek było potrzebne. Wiele osób myśli, że po prostu jak ja dzwonię, wykonuję połączenie, czy łączę się z internetem, to tak jest. Nie myślę o infrastrukturze potrzebnej, o czymkolwiek, co jest tutaj niezbędne do funkcjonowania. Takie przykłady też można sobie znaleźć, patrząc na różne manifestacje, na strajki, gdzie na przykład w pewnym miejscu mamy kilka tysięcy użytkowników, każdy wyciąga swój smartfon, chce zrobić przekaz na żywo, ta sieć szybko się zapełnia, natomiast osoby bez wiedzy o działaniu sieci telekomunikacyjnych, mobilnych, zaczynają mówić tutaj o jakimś celowym działaniu, o jakiejś cenzurze bądź odłączeniu od internetu, aby nie przekazać tego, co oni na przykład chcą pokazać całemu światu. Prawda? Dlatego też chcielibyśmy stworzyć coś na kształt ulotki obrazującej zasady funkcjonowania działania sprzętu i taka ulotka mogłaby być właśnie dystrybuowana wraz ze świeżo zakupionym sprzętem telekomunikacyjnym. Jakby też w trakcie działań podejmowanych w ramach kampanii chcielibyśmy wypełniać wszelkie luki. Mam tutaj na myśli podcast, który wystartuje na początku przyszłego roku. Tutaj w
w ramach tego działania, także oprócz takich rzeczy poważnych, które będą przemycane w trakcie tego podcastu, planujemy zrobić tak zwany przegląd ze świata alternatywnego, czyli przegląd fake newsów, które znaleźliśmy gdzieś w internecie. Kinga wspomniała także o takiej interakcji bezpośredniej. Jesteśmy zwolennikami takich działań, można szybko wyjaśnić pewne wątpliwości. I tutaj mam na myśli wizyty na wielu, nie wiem, piknikach naukowych, rodzinnych, jakichś imprezach, które będzie można bezpośrednio spotkać się z ludźmi i porozmawiać na tematy związane z polami elektromagnetycznymi. Chcielibyśmy także dbać o obecność fachowców w danej dziedzinie w mediach społecznościowych, także tradycyjnych, no i w ogóle podjąć wszelkie działania, które mają na celu walkę z dezinformacją. I tutaj także mam na myśli współpracę z organizacjami fast-checkingowymi, czy prostowanie jakichś danych, które pojawią się błędne w mediach społecznościowych bądź tradycyjnych. I z naszej strony to wszystko. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dziękuję.